To są rakiety trudno wykrywalne, rakiety typu Cruise, które mogą nisko lecieć nad ziemią, manewrują, są trudne do zwalczenia. No i mają na tyle dużą głowicę bojową, że rzeczywiście uderzenie jednej czy dwóch tego typu rakiet mogą zniszczyć mocno umocnione, jakieś chronione cele, więc to są pociski, które są wykorzystywane do atakowania tak zwanych high value targets. Posiadanie rakiety, którą możemy wystrzelić spoza zasięgu tych systemów obronnych przeciwnika, no daje nam możliwość zniszczenia tych systemów, gdziekolwiek by one nie były rozmieszczone, a to jest niezbędne do tego, żeby można było przeprowadzić dużą operację już kolektywnej obrony w dowolnym formacie. Dzień dobry, witam Państwa, ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. No i ten program nie byłby tym programem, gdybyśmy też nie spróbowali się pochylić nad tym, co działo się przez ostatnie dni w Waszyngtonie i w ogóle na świecie. Ciężko będzie cokolwiek dodać do tego, co już wcześniej u Kamili mówili prezydent Kwaśniewski, generał Bieniek, ale w mojej ocenie mój, a przede wszystkim Państwa dzisiejszy gość, akurat spodoba temu zadaniu bez problemu. Doktor Wojciech Lorenc, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zanim nie przejdziemy do całej klasyki pożyczek, pieniędzy, apaczy, rakiet, gwarancji bezpieczeństwa punktu 5 i tak dalej, to spróbuję postawić tezę, co dla mnie było najciekawszym konsekwencją tej wizyty naszych przywódców w Waszyngtonie. I dla mnie najbardziej intrygujący jest ten nagły, nieplanowany zlot piątkowy Trójkąta Weimarskiego, który trochę wygląda tak, jakby Donald Tusk wezwał prezydenta Macrona i kanclerza Scholza, żeby im przekazać, co w Waszyngtonie usłyszał od prezydenta Bidena. To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście. Z problemem takim się borykaliśmy do tej pory, jeśli chodzi o Trójkąt Weimarski, że to nie było równorzędne partnerstwo. Raczej najczęściej, jak już nasi przywódcy brali udział w spotkaniach w tym formacie, to Niemcy i Francja wcześniej były już dogadane co do głównych kwestii i Polska w zasadzie tylko miała do wyboru albo to zaakceptować i poprzez udział w tym formacie niejako żyrować francuską i niemiecką politykę, no albo właśnie demonstrować niezadowolenie, niezgodę i to się wiązało z różnymi kosztami politycznymi. I od wielu lat przecież mówi się o tym, że nie ma pomysłu na Trójkąt Weimarski, a tutaj widać, że Polska może jako równorzędny, chociaż wiadomo, pamiętając o tej różnicy potencjałów i wpływów, ale jednak jest powód do tego, żeby zwołać ten szczyt, to spotkanie, żeby zakomunikować naszym sojusznikom, co w Stanach Zjednoczonych się działo, co usłyszeliśmy od najwyższych rangą urzędników amerykańskich, jednocześnie pokazać się jako państwo, które po tym okresie wyborczym, gdzie ewidentnie to przywództwo Polski siłą rzeczy osłabło, było mniej widoczne, znowu wraca w roli takiego państwa, które chce odgrywać rolę przywódcy, rolę państwa wywierającego presję na innych, żeby mobilizować nie tylko się do dalszej dostosowywania się do zagrożenia ze strony Rosji, ale przede wszystkim mobilizować się we wsparciu dla Ukrainy. Więc bardzo takie jest dobre zagranie, bo jeszcze też, jak wspomniałem o tym, że przed tymi szczytami Trójkąta Weimarskiego najczęściej się odbywały te konsultacje francusko-niemieckie, to zwołanie takiego szczytu w trybie pilnym nie daje też Francuzom i Niemcom czasu, a wiemy, że są między nimi podziały, jeśli chodzi o podejście do wsparcia dla Ukrainy. Francuzi są o wiele bardziej, chociaż skala wsparcia francuskiego jest dużo mniejsza, to jednak Francuzi są gotowi wspierać tak zwane aktywne odstraszanie, dostarczają jednak pociski dalekiego zasięgu Scalp, których odpowiednikiem są brytyjskie Storm Shadow. Niemcy nie chcą przekroczyć tej linii, odmawiają przekazania pocisków Taurus, więc tutaj są pewne różnice w podejściu. Francja zmieniła swoje stanowisko, jeśli chodzi o przyjęcie Ukrainy do NATO. Niemcy dalej mają dosyć
dwuznaczne podejście do tego, więc tutaj są pewne kwestie, różnice, które można też rozgrywać i gdzie Polska może ewidentnie ten leadership, to przywództwo zaprezentować. No tak, i tak jak pan mówi, wygląda na to, że role się kompletnie odwróciły. To nie przywódca polskiego, znaczy nie premier polskiego rządu jedzie słuchać, co mu podyktują przywódcy z Berlina i z Paryża, tylko idzie, jakby przekazuje, i to raczej chyba dosyć poważne ustalenie. Czy Donald Tusk tego nie kryje? On powiedział wprost, sytuacja jest poważna, musimy się spotkać, musimy rozmawiać. No musimy, oczywiście jesteśmy skazani trochę na gdybanie, nie wiemy, co tak naprawdę usłyszeli Donald Tusk i Andrzej Duda podczas wizyty w Waszyngtonie. No, zakładam, że skoro trzeba od razu spotykać się z premierem, znaczy z prezydentem Francji i z kanclerzem Niemiec, no to raczej trzeba ich usłyszeli, że trzeba bardziej się chyba mobilizować do pomocy Ukrainie. To tutaj tego oczywiście nie wiemy, co usłyszeli, i też może nie musieli usłyszeć nic takiego rewolucyjnego, żeby stworzyć takie wrażenie, że jest potrzeba bardzo szybkiego działania, bo w Polsce przywódcy zdają sobie z tego sprawę i w ostatnich tygodniach to słyszeliśmy właśnie takie pewnego rodzaju podenerwowanie, że jest konieczność dostarczenia amunicji Ukrainie jak najszybciej, że Czesi tą amunicję gdzieś znaleźli za granicą, prawdopodobnie na pewno poza Unią Europejską. I mimo tego, że toczyły się walki o Awdijiwkę i Ukraińcy się musieli wycofać i było zagrożenie, że ciągle jest zagrożenie, że Rosja odzyska inicjatywę strategiczną i Ukraińcy będą stopniowo się musieli wycofywać, co będzie uruchomić całą lawinę konsekwencji politycznych, strategicznych, militarnych, no to w Unii cały czas trwały dyskusje, czy można finansować zakup amunicji spoza Unii Europejskiej, że wcześniej co prawda wyjątkowo na takie działania się zgadzaliśmy, ale już dosyć. No i widać było, że się rozjeżdżają te percepcje zagrożeń i oceny tego, co tutaj jest stawką. No w Polsce, na wschodniej flance, wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, decydenci, że tutaj nie ma czasu na to, żeby tygodniami się zastanawiać, skąd wziąć te pieniądze, bo te pieniądze są, no tylko potrzebna była decyzja polityczna. W końcu ta decyzja zapadła, no ale sam fakt, że to tak właśnie ciągle działa, pokazuje, że w niektórych państwach te kalkulacje dotyczące wzmacniania własnego przemysłu i jednak stawiania na jakiś tam rozwój tej suwerenności Unii Europejskiej w niektórych obszarach są ważniejsze niż to, co się dzieje na Ukrainie, i to jest poważny problem. Więc wydaje mi się, że tutaj Polska próbuje pokazać, wykorzystać każdą okazję do tego, żeby pokazać, że nie ma czasu na jakieś zbyt długie dywagacje. Oczywiście, że tam, gdzie w państwach demokratycznych procedury muszą być zachowane, żeby decyzje zostały podjęte, no to wiadomo, że trzeba to respektować i wiemy, że ten proces jest bardziej czasochłonny, ale jest okazja, żeby zademonstrować, że na Ukrainie nie dzieje się dobrze, że kontrofensywa się w zasadzie nie powiodła, że szanse na to, żeby przeprowadzić nową kontrofensywę, no nie są wykluczone, ale wymagałyby kolosalnie większego wsparcia dla Ukrainy, że produkcja nam się też zaczyna zwiększać, ale wolniej niż wygląda na to, zwiększają moce produkcyjne Rosjanie, więc trzeba działać szybko i ten szczyt Trójkąta Weimarskiego może być takim właśnie sygnałem, że sytuacja jest bardzo poważna. No tak, no tak jak powiedziałem, Donald Tusk to powiedział. Ja się jeszcze zastanawiam nad jednym, bo skoro rozmawiamy o tym, kto i do czego musi teraz przekonywać. No, ewidentnie Donald Tusk dostał zadanie przekonać partnerów w Europie do tego, że sytuacja jest poważna i trzeba pomóc, bo zresztą tak jak pan mówi, no musielibyśmy udzielić kolosalnej pomocy, żeby Ukraina mogła przeprowadzić skuteczną kontrofensywę, co wydaje się być na chwilę obecną niemożliwe, bo są po prostu skazani na obronę. Ja tu już zaczynam monolog, więc zmierzam szybko do pytania. Chciałem zapytać o to właśnie, kto i do czego ma przekonywać? No bo skoro Donald Tusk musi przekonywać partnerów w Europie, no to też
musimy jasno powiedzieć, że też no, Joe Biden musi przekonywać inne gałęzie władzy u siebie. Mówię o tym dlatego, że jak padła informacja, że Donald Tusk i Andrzej Duda polecą do Waszyngtonu, pojawiły się w Polsce takie głosy, że jadą na dywanik, Biden ich każe się dogadać, zakopać topór wojenny, bo sytuacja jest poważna, no, ale tak na dobrą sprawę wyszło na to, że przyjechali po to, żeby pomóc mu przekonywać swoich przeciwników politycznych u siebie na miejscu do tego, że sytuacja jest poważna i trzeba się jednoczyć. Tak, wydaje mi się, że to jest w zasadzie zdecydowanie największy, najważniejszy kontekst tej wizyty. Biden w orędziu o stanie państwa kilka dni temu mocno podkreślał to, że jest sytuacja poważna na Ukrainie i że History is watching. Kilkakrotnie skierował te słowa do Republikanów, że będą odpowiadali przed historią, jeśli nie zatwierdzą tego kolejnego pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy. I ewidentnie podpowiedzieli doradcy prezydentowi, że no jest okazja, ta rocznica przyjęcia Polski do NATO, najważniejsze państwo wschodniej flanki, wiarygodny sojusznik, wydający najwięcej na obronność, więc zaprośmy premiera, prezydenta, którzy przy innej okazji może by mieli obiekcję, żeby wziąć udział w takim spotkaniu. Zbudujmy w oparciu o tą rocznicę przyjęcia Polski, rozszerzenia NATO, taką platformę do właśnie wywarcia presji na republikanów. I moim zdaniem to był główny cel tej wizyty. Prezydent rzeczywiście spotkał się z przywódcami w Kongresie, zarówno Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej. Komunikaty bardziej taki stonowany i bardziej taki wywierający presję poszły zarówno ze strony prezydenta, jak i premiera. I oczywiście to, że mamy państwo, w którym tak jak w wielu innych państwach zachodnich, czy tak jak w Stanach Zjednoczonych, jest bardzo głęboki podział polityczny i walka polityczna, która obejmuje no, w zasadzie każdy obszar, ale demonstrujemy jednoznacznie, że w wymiarze bezpieczeństwa, w wymiarze tych wspólnych interesów strategicznych jest konsensus i że da się tak politykę prowadzić, że w tych kwestiach, w których rzeczywiście myślimy o długofalowym bezpieczeństwie, można to wyjąć spoza kontekstu walki politycznej, no to jest absolutnie właśnie ten przekaz, ten rodzaj presji, który poprzez taką wizytę administracja Bidena chciała na Kongres, na republikanów wywrzeć. Przy okazji oczywiście zrobiono kilka rzeczy, które no, nie są nowe, tak jak kwestia śmigłowców. Okazało się też, że jest parę rzeczy nowych. No, skoro tego szczebla wizyta, wręcz historyczna, bo takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają, no to wiadomo, że trzeba było jeszcze różne elementy do niej dołożyć, żeby to nabrało odpowiedniej wagi. Ale 90% kontekstu to jest właśnie związane z tym wywieraniem presji na amerykański kongres. W pańskiej ocenie, co było nowego? No bo okej, Apache zostały potwierdzone, no ale o Apachach słyszeliśmy już wcześniej. Padła przy okazji tej wizyty, to nie był element rozmów, no ale wiadomo było, że to były tak powiem naczynia powiązane, czyli Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce tych różnego rodzaju rakiet. To też nie były wcale jakieś nowe rzeczy. Co było nowego? To nie były nowe rzeczy, ale na takim wysokim szczeblu politycznym, jeżeli mówimy z jednej strony właśnie o tym, ewidentnie premierowi zależało na tym, żeby usłyszeć po raz kolejny, niektórzy się na to żachają, że to już słyszeliśmy wiele razy te deklaracje, że artykuł 5 to żelazne zobowiązanie, Amerykanie będą tego respektować. To nie jest nieistotne, to jest bardzo ważne, dlatego że to nie chodzi tylko o uspokajanie i wzmacnianie naszego poczucia bezpieczeństwa. Wiemy, że społeczeństwo się obawia i że to poczucie zagrożenia się nasiliło w ostatnich miesiącach i latach. Ale to jest także oczywiście sygnalizowanie dla potencjalnego przeciwnika i takie werbalne komunikowanie, nie tylko poprzez ćwiczenia, poprzez zbrojenia, ale na tym poziomie deklaratywnym też jest szalenie istotne, żeby o tym regularnie przypominać. Decyzje o śmigłowcach, no to wiadomo, że proces się toczy, no ale wykorzystanie takiego wysokiego szczebla politycznego, żeby ogłosić taką decyzję, zatwierdzenie przez Departament Stanu sprzedaży, jakby
sprawia, że to może zawsze może iść szybciej albo wolniej, albo jeszcze może też dojść do jakiejś sytuacji, że w którymś momencie ktoś mógłby próbować coś zmieniać, majstrować przy tych decyzjach. To popycha ten proces do przodu. Natomiast kolejna rzecz, o której pan wspomniał, która niby też nie jest nowa, chociaż większość eksperci to zauważyli, natomiast nie było to jakby dłużej podejmowane, to, że Polska starała się o zakup przede wszystkim tych pocisków JASM, czyli takich typu cruise, pocisków dalekiego zasięgu, bo to jeszcze chodzi o ten rozszerzony zasięg, extended range, o zasięgu prawie do 1000 km. To, że jest zgoda, żeby Polsce sprzedać ponad 800, a wcześniej kupowaliśmy najpierw w tym krótszym zasięgu 40, potem o tym większym zasięgu 70, no to teraz kupujemy ponad 10 razy więcej niż kiedyś kupiliśmy, i będąc wtedy drugim państwem świata po Australii, któremu Stany Zjednoczone zgodziły się ten rodzaj uzbrojenia sprzedać. Wtedy były bardzo właśnie ostrożne amerykańskie kalkulacje, komu i w jakiej ilości sprzedać. W końcu Polska jako drugie państwo, potem kolejna była Finlandia, dostała zgodę na 70 pocisków. Teraz dostajemy zgodę na 820 czy 21. I to będzie, oczywiście, że to potrwa parę lat. Nie pamiętam dokładnie, ile pocisków rocznie Amerykanie produkują i jakie są ich moce, żeby zwiększyć ich produkcję. Kiedyś to było około 500 chyba rocznie, no ale w ciągu kilku lat rzeczywiście mamy możliwość znacznego wzmocnienia swojego potencjału obrony i odstraszania. Widać, jak w sytuacji w kontekście wojny w Ukrainie ta zdolność do rażenia celów głęboko na tyłach wroga, jak szalenie jest istotna, jak to może utrudniać prowadzenie operacji. No, Ukraińcy mają tego po prostu zbyt mało, żeby to miało jakiś znaczący efekt. Niszczą od czasu do czasu jakieś dowództwa, trafiają w ważną infrastrukturę, zmuszając Rosjan do odsunięcia jej dalej od linii frontu, co utrudnia im prowadzenie wojny. Oczywiście jest to tylko jeden z wielu elementów, ale z pewnością on się przyczynia też do tego, że Rosjanie nie są w stanie tej kontrofensywy czy swojej ofensywy na większą skalę znowu prowadzić tak, żeby ta obrona ukraińska się załamała. Właśnie chciałbym, żebyśmy się przy tym zatrzymali. To głównie po to, żeby państwo nie musieli googlować teraz, co to jest rakieta JASM, no bo pan trochę już o tym powiedział, ale pan wie, o czym mówię, nasi widzowie i ja niekoniecznie, więc jakbyśmy chwilę jeszcze wytłumaczyli, bo to tak brzmi wszystko tajemniczo wojskowa, to ma bardzo, wiadomo, konkretne, praktyczne zastosowanie i w olbrzymiej ilości. 800 rakiet bardzo dalekiego zasięgu, typu powietrze-ziemia, które można i do już F-16 zamontować, a w przyszłości będzie można też na F-35. Jakby, co więcej może pan nam opowiedzieć o tych rakietach? No to jest ten sam typ, podobny typ rakiety do tych, które Ukraina dostaje od Wielkiej Brytanii i Francji, czyli w wersji brytyjskiej Storm Shadow, we francuskiej Scalp. I ten podobny typ rakiety do rakiety Taurus, których Niemcy mają około 600, co też jakby pokazuje skalę tego wsparcia dla Polski i których Niemcy Ukrainie nie chcą przekazać. To są rakiety trudno wykrywalne, rakiety typu Cruise, które mogą nisko lecieć nad ziemią, manewrują, są trudne do zwalczenia. No i mają na tyle dużą głowicę bojową, że rzeczywiście uderzenie jednej czy dwóch tego typu rakiet mogą zniszczyć mocno umocnione, jakieś chronione cele, więc to są pociski, które są wykorzystywane do atakowania tak zwanych high value targets, celów o wysokiej wartości, a więc właśnie dowództwa, a więc składów paliwa, składów amunicji. I jeżeli mamy możliwość, a zdolność do prowadzenia czy ofensywy, czy operacji obronnej, no wymaga tego wsparcia logistycznego, które się wiąże z rozmieszczeniem tych składów paliwa, składów uzbrojenia, stworzenia centrów logistycznych kilkanaście, no góra kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu, żeby to można było szybko dostarczyć. Zwłaszcza jak ta walka jest intensywna, żeby te dostawy sprzętu, paliwa, uzbrojenia były zapewnione
dostatecznie szybko. No to jeżeli ktoś musi przesunąć tą logistykę już w tym momencie ponad 100, 200 albo nawet jeszcze dalej kilometrów od linii frontu, to w zasadzie to prowadzenie działań wojennych staje się niezwykle, niezwykle trudne. Więc przy tej ilości pocisków mielibyśmy możliwość bardzo poważnego utrudnienia prowadzenia działań wojennych. I tutaj oczywiście też wchodzimy na ten obszar, którego najczęściej publicznie nie chcemy dyskutować, bo on jest później też wykorzystywany do celów propagandowych. No, przez Rosję jest wykorzystywany do tego, że jak ktoś mówi o atakowaniu celów na terytorium Rosji czy Białorusi, a że przygotowujecie się do agresji, więc lepiej my zaatakujemy wcześniej w samoobronie. No ale każdy, że tak powiem, rozsądnie myślący człowiek i każdy laik też musi sobie zdawać z tego sprawę, że rakiety o tym zasięgu wystrzelone z terytorium Polski mogą wlecieć głęboko w terytorium rosyjskie. No i to musimy o tym rozmawiać. Czyli jeżeli zasięg jest około 1000 kilometrów, najważniejsze jest to, żeby... I to jest najważniejsze, bo tu już nawet nie chodzi o spekulacje, jakie cele byśmy mogli atakować, gdyby była wojna. No, gdyby była wojna, to oczywiście atakowanie celów na terytorium przeciwnika też jest jak najbardziej uprawnione. Problemem jest taka sytuacja, gdzie właśnie tak jak w przypadku wojny na Ukrainie, gdzie Rosja mówi, że to jest specjalna operacja wojskowa, sojusznicy właśnie nakładają pewne ograniczenia i mówią Ukraińcom, no możecie się bronić, ale nie atakować celów na terytorium przeciwnika. No, my prawdopodobnie też mamy ograniczenia pewne i na pewno Amerykanie będą się domagali tego, żebyśmy w sytuacji użycia tej broni konsultowali z nimi, gdybyśmy chcieli atakować cele, które wykraczają poza terytorium sojuszu. Ale nawet jeżeli się ograniczymy do samego terytorium sojuszu, to najważniejsze jest to, że są te systemy obronne rosyjskie, tak zwane systemy antydostępowe, które jak są rozmieszczone przy granicy sojuszu, to one swoim zasięgiem obejmują także nasze terytorium. Tak? Systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej S-300, S-400 mają około zasięg od 300 do 400 kilometrów. Niektóre nowocześniejsze mogą mieć nawet 500 kilometrów. Więc to w zasadzie, jak rozmieścimy na Białorusi czy w Kaliningradzie, bardzo poważnie może ograniczać zdolność operowania naszego lotnictwa nawet na naszym własnym terytorium. Więc posiadanie rakiety, którą możemy wystrzelić spoza zasięgu tych systemów obronnych przeciwnika, no daje nam możliwość zniszczenia tych systemów, gdziekolwiek by one nie były rozmieszczone, a to jest niezbędne do tego, żeby można było przeprowadzić dużą operację już kolektywnej obrony w dowolnym formacie, czy najlepiej w formacie NATO, ale można też zakładać inne scenariusze w formacie koalicji chętnych pod amerykańskim przywództwem, czy samodzielnie, gdyby się w najczarniejszym scenariuszu okazało, że te mechanizmy bezpieczeństwa nie zadziałały. Dobra, to wiemy, co dostaliśmy. To musimy też trochę porozmawiać o tym, czego nie dostaliśmy, bo niektórzy to potraktowali właśnie pytanie, czy słusznie, czy niesłusznie, jak taki trochę kubeł zimnej wody, gdzie dosłownie w przeddniu wizyty prezydenta i premiera w Waszyngtonie, prezydent Joe Biden jakby jasno powiedział, żadnych nowych wojsk do Polski nie wyślemy. No to jest ta kwestia. Oczywiście Polska miała tą politykę, konsekwentnie ją realizowała od początku swojego członkostwa w NATO. To jest jakby charakterystyczny rys naszej polityki w sojuszu. Przede wszystkim bronić w czasach, kiedy jeszcze to zagrożenie ze strony Rosji się nie zmaterializowało tak wyraźnie, bronić tych mechanizmów kolektywnej obrony, żeby sojusz w tym wymiarze takim traktatowym i tych różnych rozwiązań, które wzmacniają wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa w artykule 5, bo to też trzeba uspokoić. To się bardzo często pojawia w wielu wypowiedziach różnych ekspertów, że ten artykuł 5, on jest tak ogólnikowo zapisany, że przecież można użyć dowolnego rodzaju
reakcję wykorzystać w odpowiedzi na agresję. To wszystko z jednej strony jest prawda, ale z drugiej strony trzeba od razu uzupełnić to, że od 1949 roku, jak powstał Sojusz, to rozwijano mechanizmy takie jak zintegrowana struktura dowodzenia, jak podporządkowanie wojsk, jak wcześniejsze uzgodnienia polityczne, które mają sprawić, że te mechanizmy kolektywnej obrony, że użycie siły, gdzie w traktacie waszyngtońskim, tym artykule 5 też jest to zapisane, nie wykluczając użycia siły militarnej, że to będzie niejako automatyczne. To znaczy, że będzie bardzo trudno jakiemuś jednemu państwu, które się nie zgodzi z oceną zagrożeń innych państw, zablokować działanie całego sojuszu. Więc jakby te zapisy traktatowe, nawet jeżeli są rozwodnione, a już nie będę opisywał, jak do tego doszło, ale gdyby do tego nie doszło, to w ogóle Amerykanie by po prostu tego traktatu nie podpisali. Pisali, kongres by tego nie ratyfikował wtedy w 1949 roku, więc są mechanizmy, które wzmacniają wiarygodność tego traktatu. Natomiast i Polska o to zawsze zabiegała, żeby te mechanizmy, one nie były rozmontowywane, tylko wręcz, żeby NATO się dostosowywało do rozszerzenia na wschód. A drugim tym filarem właśnie tej polskiej polityki to było zapewnienie, żeby pojawiła się amerykańska obecność na polskim terytorium i żeby ona była jak największa i jak najbardziej ugruntowana, żeby jak najtrudniej było te wojska wycofać. I no, doszliśmy do takiego momentu, że rzeczywiście mamy w dwóch formatach, w jednym natowskim, z którego jest bardzo trudno wycofać wojska. Mamy wielonarodową grupę bojową w Orzyszu pod amerykańskim dowództwem. Wycofanie amerykańskich wojsk wymagałoby konsultacji w ramach NATO, bo tam są już uzgodnienia wojskowe wynikające z planów. No to dobrze, to jeżeli Amerykanie zabierają, to jak kto teraz wypełni ten potencjał? Więc to będzie dużo trudniejsze. I mamy amerykańską obecność na zasadzie bilateralnej, której wycofanie jest o wiele łatwiejsze, ale też zabiegamy o to, żeby ją ugruntować, rozwijamy infrastrukturę, żeby nie było już tej narracji, argumentacji, z jaką mieliśmy do czynienia od 20 co najmniej lat, że w Stanach Zjednoczonych mają tą infrastrukturę, mają bazy, tam jest wygodnie, są przyzwyczajeni, mają świetne szkoły z odpowiednim programem i tak dalej, i tak dalej. Więc my tą infrastrukturę budujemy tak, żeby rzeczywiście ci Amerykanie, którzy już tutaj są, żeby ta obecność została. Natomiast no, Amerykanie nas przekonują, że zagrożenie rzeczywiście wzrosło, no ale podejmujemy teraz działania w ramach sojuszu, zmieniliśmy strategię, zmieniliśmy znowu strukturę dowodzenia i strukturę sił, dostosowujemy do rosyjskiego zagrożenia. Natomiast w ramach całego sojuszu uzgodniono, że ta obecność na wschodniej flance, no to ona będzie do jakiegoś tam poziomu, zwiększona zostanie, ale nie będzie przekraczała w ramach NATO poziomu brygady. Natomiast amerykańska może być trochę większa, no ale z kolei Amerykanie mają tą sytuację wewnętrzną polityczną taką, że raczej jest presja ze strony Republikanów, a zwłaszcza właśnie Donalda Trumpa, żeby nie wiązać się dodatkowymi jakimiś zobowiązaniami z sojusznikami, a wręcz się z nich wycofywać. Więc to sprawia, że doszliśmy do takiego poziomu, gdzie polityczne przekonanie, sprzedanie tego wewnętrznie w USA, że konieczne jest zwiększenie dalszej amerykańskiej obecności, jest bardzo trudno. Dlatego tutaj nikt przed tym wyjazdem prezydenta i premiera do USA nawet nie próbował wywierać na Amerykanów presji, mówiąc, że będziemy o tym rozmawiać. Wiemy, że na razie to jest to, co musi wystarczyć i raczej musimy się skupić na tym, żeby Amerykanie nie wycofali tego, co na zasadzie bilateralnej zwiększyli w ostatnich latach. Bo tak, rzeczywiście. Największe uproszczenie to, że to słyszeliśmy, że to już od dawna. Będą tutaj Amerykanie, no to tym trudniej będzie, mówiąc prosto, Rosjanom zaatakować. I tak jak słucham tego, co pan powiedział, tak zastanawiam, no bo wiadomo, że przy tego typu wizytach, tego typu rangi odbywa się jeszcze szereg innych rozmów o wielu, wielu różnych sprawach. To, co słyszymy w komunikatach, to jest tylko tam jakiś ułamek i część.
I tak jak się zastanawiamy, w jaki sposób jeszcze zwiększyć nasze gwarancje bezpieczeństwa, to zastanawiam się, czy jest szansa, że gdzieś tam na jakimś etapie rozmawiano o amerykańskiej inwestycji w atom w Polsce, przy na przykład takim założeniu, że właśnie amerykańska inwestycja w elektrownię atomową w Polsce, o czym przecież rozmawia się już od dłuższego czasu, też byłaby jakąś gwarancją bezpieczeństwa. No mają tu swój biznes, mają tu swoją inwestycję, no to będą chcieli ją chronić. A tego rodzaju argumenty oczywiście też się często pojawiają, że im więcej tych interesów włącznie z interesami biznesowymi, no tym silniejszy właśnie jest interes w obronie sojusznika. I niewątpliwie jest to jeden z ważnych wymiarów, bo ta współpraca w energetyce jądrowej, ona ma kolosalne konsekwencje. To znaczy na wielu, to obejmuje tyle obszarów, dziesiątki, jeśli nie setki różnych obszarów współpracy i rzeczywiście to już jest bardzo, bardzo poważna współpraca między dwoma państwami. Dlatego z takim zawsze sceptycyzmem tutaj nasi eksperci patrzyli na do pewnego momentu próbę balansowania w Finlandii chociażby swoich jej relacji z Rosją poprzez też współpracę w energetyce jądrowej, z której ostatecznie w ostatnich latach Finowie się wycofali. No ale mamy kilka państw, które tą współpracę kontynuują. To połączenie, jeszcze pogłębienie tego sojuszu polsko-amerykańskiego w oparciu o tą współpracę nuklearną byłoby rzeczywiście kolejną taką grupą interesów, o których pan mówi, gdzie można by jasno wyliczyć decydentowi, dlaczego w interesie Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczenie do tego, żeby wojna się toczyła na polskim terytorium. O tym na pewno rozmawiano i tutaj wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych jakichś kontrowersji specjalnych, że chyba obie strony tą współpracę chcą rozwijać. Natomiast wydaje mi się, że to był tylko taki dodatek. No, w związku z tym, że specjalnych kontrowersji nie ma, to można było to jeszcze do programu wizyty dołączyć, ale nie sądzę, żeby były tu potrzebne jakieś decyzje na najwyższym szczeblu politycznym, żeby tą współpracę, żeby gdzieś tam jakiś opór trzeba było przełamywać. No tu musimy jeszcze dodać do naszych rozważań jeden element bardzo niepokojący. Znaczy, na ile to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, może, że tak powiem, wylecieć przez okno w listopadzie po wyborach prezydenckich w Ameryce? I to jest oczywiście ten czynnik ryzyka, z którym zawsze trzeba się liczyć. Zawsze, w każdej sytuacji zakładamy jakieś ryzyka. No tutaj w przypadku zmiany politycznej w Stanach Zjednoczonych ono jest dodatkowo jeszcze zwiększone przez tą pewną nieobliczalność Trumpa, no bo jednak w polityce jest tak, że rozumiemy to, że pewne rzeczy w czasie kampanii się komunikuje inaczej dla własnego elektoratu, inaczej na zewnątrz. Czasem coś, co jest sformułowane dla własnego elektoratu, źle brzmi na zewnątrz, no ale rozumiemy ten kontekst polityczny i staramy się też analizować, na ile pewne zobowiązania poczynione w czasie kampanii, na ile faktycznie ograniczą możliwość działania później w sytuacji, gdy dany polityk będzie już u władzy. Często to jest tak, że no, gdzieś tam ogranicza, ale zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest ten nadrzędny interes państwa i udaje mu się pogodzić politykowi to, że jakieś słowa wypowiedział i się z nich nie będzie wycofywał, ale ma możliwość podejmowania dalej takich działań, mimo to, które nie będą zagrażały interesom strategicznym państwa. To tak najogólniej mówiąc. Natomiast w przypadku Trumpa no nie ma tej pewności, czy on rozumie, jaki jest interes strategiczny. Raczej można podejrzewać, że niekoniecznie. W związku z czym no, trzeba zakładać wszystkie scenariusze. Nawet z tym najczarniejszym, chociaż po drodze są jeszcze inne, że może podejmować działania, które podważą wiarygodność sojuszu, ale,
ale nie podejmie decyzji o wycofaniu USA z NATO, aż po wyjście z sojuszu. Niektórzy mówią, że oczywiście jest to niemożliwe, czy jest to niemożliwe, bo Kongres ostatnio przyjął takie specjalne ustawy, które mają to uniemożliwić czy utrudnić. One mogą to utrudnić, no ale w samych Stanach Zjednoczonych jest spór, czy rzeczywiście by to uniemożliwiło, więc też nie można wykluczyć nawet tego czarnego scenariusza. Natomiast dla Polski, już rozważając nawet najczarniejszy scenariusz, bo o tym też trzeba dyskutować, dla Polski, gdyby doszło do takiej sytuacji i dla wielu innych państw w Europie, nie tylko wschodniej flanki, ale jest wiele państw takich jak Wielka Brytania, Dania chociażby, też Norwegia, no po prostu będą starały się rozwijać współpracę bilateralną. To znaczy nie będzie dla nich alternatywą unijna obrona, bo po prostu w Unii Europejskiej nie ma tego potencjału i nie ma tego przywództwa. No, tego przywództwa w sytuacji, zwłaszcza jeśli mówimy o groźbie wojny z mocarstwem nuklearnym z Rosją, no Niemcy nie zapewnią tego przywództwa, bo już widzimy, jak kalkulują ryzyko w sytuacji wojny w Ukrainie. Francuzi starają się teraz wzmocnić swoją wiarygodność, no ale jest taka różnica potencjału, jest ich specyficzne podejście do odstraszania nuklearnego. Włożyli ogromną ilość kapitału politycznego w przekonywanie wszystkich do tego, że odstraszanie nuklearne dotyczy tylko tego państwa, które dysponuje nuklearnym potencjałem, więc mogliby nam zaoferować coś na wzmacnianie naszego poczucia bezpieczeństwa, żebyśmy w czasie wojny nie dali się zastraszyć i dzielnie walczyli, ale to by była zupełnie inna kategoria odstraszania niż to, co nawet Brytyjczycy mają do zaoferowania. Krótko mówiąc, i to też nawiązuje do tego, o czym mówił generał Bieniek, że tak, że z Unią Europejską trzeba w ramach Unii budować jak najwięcej i rozwijać ten potencjał, no ale ona nie stanowi wiarygodnej alternatywy dla relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Więc nawet gdyby doszło do rozpadu NATO, już tak zarysowując grubą kreską wycofania Stanów Zjednoczonych z sojuszu, to po prostu będziemy starali się do tego dostosować poprzez rozwijanie bilateralnej współpracy z USA. Amerykanie nie wycofają całkiem wojsk ani z Indo-Pacyfiku, z Korei Południowej, Japonii, ani z Europy. No nie zamkną baz w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Włoszech. Mogą zmniejszać swoją obecność, mogą to wykorzystywać na potrzeby wewnętrzne, polityczne, czy do wywierania presji na partnerów, na sojuszników, ale po prostu potrzebują tych baz do tego, żeby można było mogły odgrywać rolę globalnego mocarstwa, a nie stać się drugorzędnym państwem, takim jakimś regionalnym mocarstwem. No to byłby koniec tych Stanów Zjednoczonych, jakie znamy, i wydaje mi się, że dla najbardziej szalonego w politycznej retoryce polityka amerykańskiego, posługując się go najbardziej skrajnymi, izolacjonistycznymi hasłami, no jest to oczywiste. I to by oczywiście dawało platformę do rozwijania dalej tej współpracy, tak żeby to odstraszanie wobec Rosji też było zagwarantowane. Więc to oczywiście byłaby bardzo poważna, dramatyczna wręcz zmiana. Nie ma co tego bagatelizować. No ale też jakby uspokajam, że mentalnie, jakby analitycznie jesteśmy na to przygotowani. No tak, i wracając do początku naszej rozmowy, też fakt, że teraz to Donald Tusk jedzie przekazywać przywódcom z Francji i Niemiec, co ustalił w Ameryce, jakby pokazuje, że mamy dobrą pozycję do tego, żeby w razie tego czarnego scenariusza dwustronne relacje dalej bardzo bliskie z Ameryką utrzymywać. Oczywiście, że tak. To jest dokładnie, no, na tym polega ta gra, o której się mówi na wielu fortepianach. Jedne państwa to robią lepiej, inne gorzej. My akurat tradycyjnie staramy się głośniej grać na tym fortepianie natowsko-amerykańskim. Ale tutaj też jest korzyść w tym, żeby bardziej był słyszalny ten fortepian unijny. I nasz interes, tak już najbardziej obrazowo mówiąc, wracając do tego, co powiedziałem o tym, że unijna obrona, zdolność do prowadzenia wojny z Rosją i odstraszania Rosji, no nie jest wiarygodną alternatywą, bo jednak rosyjskie kalkulacje opierają się przede wszystkim na tym, czy Amerykanie są w tym sojuszu, czy uwikłany zostanie potencjał militarny, polityczny i gospodarczy Stanów Zjednoczonych, czy nie. Jeżeli nie, no to w zasadzie
pozamiatane. No, można rozgrywać, wiadomo, że wobec rosyjskich gruźb i gotowości do pójścia na wojnę, nawet wojnę nuklearną, co jakby sygnalizują większość państw bez tego wsparcia amerykańskiego, by na którymś momencie uznała, że nie ma sensu się bić i trzeba negocjować. Ale jest wiele obszarów, gdzie bez wątpienia Unia Europejska może zrobić więcej, robi więcej i gdzie trzeba to zapewnić też niezbędne przywództwo, żeby wykorzystać lepiej ten potencjał unijny, właśnie jeśli chodzi o moce chociażby produkcyjne, ale także o zdolność do prowadzenia działań poza terytorium sojuszu. Jak nie chcemy wysyłać sił natowskich, jakiejś operacji natowskiej na Morze Czerwone, no to wyślijmy w ramach Unii Europejskiej. To właśnie zostało kilka tygodni temu zrobione, ogłoszone. Więc Unia Europejska też może mieć swoje własne zdolności do reagowania kryzysowego, do działania poza terytorium Europy. No, do tego po prostu potrzeba jest też więcej samolotów, więcej statków, więcej żołnierzy, żeby to się nie działo kosztem wiarygodnego odstraszania. Natomiast jeśli chodzi o tą zdolność do odstraszania Rosji, no to NATO, tak długo jak istnieje, bilateralne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no i rozwijanie tych zdolności w ramach Unii Europejskiej, to jest tutaj taka sztuka polityki. Wymaga też znalezienia odpowiedniej równowagi, jak zapewnić tą zdolność wzmacniać Europę, pokazać Amerykanom, że Europa jest jednak sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale też mieć możliwość nacisku i negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, to nie jest jakby taka bezrozumna współpraca, gdzie nie ma ograniczeń. No wiadomo, że każdy ma swoje interesy, zwłaszcza technologiczno-przemysłowe, gospodarcze. I tutaj w wielu obszarach współpracujemy na o wiele bardziej z takich uzgodnionych, liberalnych zasadach niż z kimkolwiek innym na świecie. No ale też nie jest tak, że musimy wszystko kupować ze Stanów Zjednoczonych, że każda technologia bez jakiejkolwiek zdolności pozyskania tej technologii dla własnego przemysłu musi być tylko amerykańska. I do tego potrzebujemy też współpracy w ramach Unii Europejskiej. I to nam daje taką możliwość i właśnie pokazania Stanom Zjednoczonym, że mamy w niektórych obszarach jakąś alternatywę i możliwość też rozwinięcia jakichś własnych zdolności technologicznych, bo tutaj czasem się pojawiają, nawet ostatnio na Twitterze widziałem, jak pojawiła się informacja o tym, że kupujemy te JASMY. To ktoś pod tym wątkiem, pod tą informacją napisał, dlaczego kupujemy od Amerykanów, a nie wyprodukujemy sami. No to jakby pokazuje, że no nie ma w społeczeństwie tej wiedzy. No mówi się o tym, że mamy dobrze wykształcone społeczeństwo, bo mamy, ale te zdolności technologiczne są bardzo, bardzo ograniczone i to wymaga kolosalnego, będzie wymagało wysiłku ze strony państwa, żeby je zwiększyć, żeby je rozwinąć, jeżeli rzeczywiście chcemy mieć zdolność produkowania czegoś w oparciu o własne technologie w Polsce i że nie są to jakieś śladowe ilości, o których potem w wiadomościach wieczorem ktoś się chwali, że polski naukowiec wymyślił to i tamto. To takich informacji to byśmy musieli mieć 1000 dziennie, a nie jedną raz na miesiąc, żeby Polska rzeczywiście była jakimś liczącym się graczem. I żeby dorównać amerykańskiej możliwości produkcji tak zaawansowanych rakiet jeszcze w takich ilościach. Dobrze, dr Wojciech Lorenc, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Za wizytę w raporcie. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Jutro kolejny mój raport, więc już dzisiaj zapraszam. Trochę więcej będzie polskiej polityki, nieco mniej międzynarodowej. Łukasz Warzecha się stawia tutaj w studiu. Będziemy sobie trochę o sytuacji w Polsce rozmawiać. Więc zapraszam już dzisiaj na mój jutrzejszy raport. Do zobaczenia.